dzisiejszym fascynującym odcinku zhakowania Poppy Playtime chapteru drugiego zamienimy po raz pierwszy Mami Long Legs w demonicznego Hagiego Łagiego, który powrócił z niekończącej się otchłani, aby się na nas zemścić za to, że go tam rzuciliśmy w chapterze pierwszym. Tak samo jak wy użyliście potężnej mocy zostawienia łapki w górę i pod ostatnim shortsem zostawiliście aż 90 tysięcy łap w górę. I jest to tak ogromny wynik, że pod odcinkiem raczej nigdy tyle nie uda się wbić. Ale zawsze możemy próbować, dlatego pod tym odcinkiem spróbujcie wbić 50 tysięcy łapek w górę, co będzie na pewno istnym rekordem, jeżeli chodzi o ten kanał. A rekordem na pewno są też wyświetlenia pod ostatnim shortsem, ponieważ jest ich aż 774 tysiące. I nie ma co ukrywać, to prawie 1 000 000 wyświetleń w 3 dni od publikacji shortsa. A do kanału dzięki temu przybyło nam aż 1400 nowych osób. Tak więc witam was bardzo serdecznie, a jeżeli ty, drogi widzu, jesteś nowy i jeszcze nie kliknąłeś przycisku subskrybuj, zrób to teraz, aby dołączyć do fantastycznej grupy i oczywiście dostawać powiadomienia o wszystkich najnowszych filmach. A propos kozackich wyników, to właśnie ten short znalazł się na 4. miejscu na karcie na czasie w kategorii gry. Bardzo wam za to dziękuję, bo to właśnie dzięki wam te filmy trafiają na kartę na czasie, ponieważ zostawiacie łapki w górę i piszecie komentarze. A propos komentarzy, to aby uczcić sukces tego shortsa, napiszcie w komentarzu hashtag shorts. A być może dobra energia z tego shortsa przejdzie na nasz film i ten film też znajdzie się na karcie na czasie. Dlatego zaspamujcie sekcję komentarzy hashtag shorts. Już za chwilę za tymi drzwiami Poppy zostanie porwana przez demonicznego Hagiego Łagiego. Jak widać po jej minie, jest bardzo, ale to bardzo przerażona. Tak więc wróćmy do naszego ciała. Oczywiście pójdźmy sobie tędy na spokojnie, więc się uda za pierwszym razem. Udało się, tak więc jestem ciekaw, jak ten demoniczny Hagi Łagi będzie wyglądał. To jest pierwszy raz, kiedy hakuję chapter drugi i mam wrażenie, że tutaj może coś pójść ewidentnie nie tak. Tak więc wylećmy z naszego ciała, aż grę zlagowało. Uwaga, uwaga. Jest Poppy i... jest Hagi Łagi! O kurde, Poppy została zabrana przez Hagiego Łagiego. On powrócił, widzowie, on po prostu powrócił. Tak więc co, lecimy za Poppy i musimy ją uratować. Tak więc skaczemy przez ten jakże bardzo, ale to bardzo długi tunel. I powiem wam szczerze, że hakowanie Poppy Playtime chapteru drugiego nie jest łatwe, ponieważ nie ma co ukrywać, Mami Long Legs się wygina na wszystkie strony. I żeby zhakować taką postać, to trzeba naprawdę, ale to naprawdę się namęczyć. A ja tymczasem męczę się z tą zagadką. Tak więc spokojnie, za chwilę ją rozwiążemy i będziemy w stanie tutaj oczywiście zobaczyć w pełnej okazałości naszego demonicznego Hagiego Łagiego, który dosłownie czeka na nas tutaj na Game Station i za chwilę zabierze nam czerwoną łapkę i będzie to jego zemsta za oczywiście chapter pierwszy i wrzucenie go do niekończącej się otchłani, a ja już wrzuciłem go chyba 40 razy tam, więc na pewno jest mega, ale to mega wkurzony. Tak więc co, przyłóżmy i zobaczmy, jak on wygląda. Uwaga, uwaga, idzie, co? Okej, to chyba jest jego druga forma, tak mi się wydaje, ponieważ nie ma co ukrywać. Jest to dość mroczna forma. Mógłbyś puścić Poppy? Co jest grane? On naprawdę tutaj wrócił. Jest polepiony jakąś taką mroczną, czarną smolą, coś na tej zasadzie. Jeszcze się wygina, ma nowe moce, ewidentnie. To jest jakiś bardzo, ale to bardzo zły Hagi Łagi. Widzicie tutaj, nawet momentami coś się psuje. Ja wylecę z mojego ciała, żeby wam go pokazać z bliska oczywiście. Tak on wygląda, co? Ej, on jest zielony w środku. Co jest grane? Czemu Hagi Łagi jest zielony w środku? Nie mam pojęcia, co tutaj poszło nie tak, ale jego szyja ewidentnie rozciągnęła się za bardzo. Co tu się dzieje? Poppy tutaj sobie wisi. Tak więc Hagi Łagi, mam nadzieję, że... jestem ciekaw, jak on będzie wyglądał w niszczarce, bo tam go już za chwilę umieścimy, tak więc Hagi, przykro mi, ale zostaniesz zniszczony, co? No i zniknął! Odszedł! Poleciał gdzieś tutaj, wysoko, wysoko, już go nie zobaczymy. Jak widzicie, udało mi się w końcu zdobyć zieloną łapkę, którą możemy przyłożyć w tym miejscu i za chwilę spotkamy się znowu z demonicznym Hagim Łagim. Musimy tylko przejść tutaj kilka oczywiście korytarzy, minąć tutaj naszego Banzo Baniego i za chwilę będziemy w stanie go zobaczyć tutaj właśnie w Musical Memory. I gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie jest Hagi Łagi? Gdzie jest Hagi Łagi? Ja się boję. Dobra, chyba musimy wylecieć z naszego ciała i po prostu chwilę poczekać. Jest! Zobaczcie go! Oh my god! Co to jest? On ma kość? Wow! Wow! Ej, czyli on naprawdę przeżył ten upadek. Ta krew nie była bez powodu. On stracił rękę. Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo, Hagi Łagi. On nie ma jednej ręki, czyli Hagi Łagi ma kości. Czegoś takiego się totalnie nie spodziewałem. To hagowanie poszło totalnie źle. Hagi Łagi, mam nadzieję, że
Dobra, bo już się gierka zaczyna, tak więc Hagi, muszę cię na chwilę opuścić, ponieważ ja tutaj muszę wykonać bardzo ważną misję. Została nam ostatnia część, Hagi Wagi już na nas czeka, tak więc przykładamy tutaj, gdzie się da i musimy w to trafić. Dobra, udało się. Wykonaliśmy naszą misję, wylatujemy z naszego ciała. To nie jest zabawne i ja nie mogę, słuchajcie. To jest po prostu genialne i jednocześnie bardzo złe. Co tu się dzieje? Da mi kodzik, patrzcie, bierze swoją łapkę tutaj do góry, przekłada ją i chyba na dole dostaniemy od niego oczywiście pierwszą część kodu. Okej, on nam podał kod tą swoją kościstą łapką, tak więc weźmy. Dzięki Hagi Wagi za ten kodzik. To ja już się będę chyba zbierał, wiesz? Chcę to uciec szybko. Słuchajcie, wyleciałem z mojego ciała, żeby jeszcze raz spojrzeć na Hagiego Wagiego i zobaczcie na to. Oj, oj, oj. Mam wrażenie, że on naprawdę jest nie dosyć, że zabawką, nie dosyć, że w jego ciele jest umieszczona dusza człowieka, to jeszcze jest pół człowiekiem i demonem. Nie mam pojęcia, co tu się odwala, ale to jest bardziej przerażające niż Mami Long Legs, przysięgam. I zobaczcie na te jego zębiska, ajajaj. Dobra, wiecie co, ja stąd spadam, nie chcę już tutaj w ogóle, a to się zawala. Słuchajcie, uciekłem z tamtego przerażającego miejsca, może chociaż Kissimissi będzie przyjazna. Mam nadzieję, że z nią wszystko w porządku, tak więc przekonajmy się. Podejdźmy tutaj i proszę, aby Kissimissi była normalna. Proszę Kissimissi, nie bądź złą postacią. Hagi Wagi po prostu zwariował, mam nadzieję, że ty będziesz normalna. I chyba jest wszystko z nią w porządku, tak mi się przynajmniej wydaje. I chyba dalej chce nam pomagać, tak więc Hagi Wagi chce się na nas zemścić za to, że zrzuciliśmy go do przepaści. Natomiast Kissimissi dalej jest po prostu przyjazną i pomocną postacią. Tak więc dziękuję ci Kissimissi, że jesteś taka przyjazna, chociaż... Minimalnie ci nie ufam, ponieważ masz bardzo duże oczy, ale zobaczmy, czy ona sobie tutaj oczywiście pójdzie i zniknie w ścianie. Oczywiście standardowo zniknęła. Waka Wagi, tutaj po raz drugi zobaczymy naszego kochanego Hagiego Wagiego, tak więc wejdźmy do środka i zobaczmy, czy nasz kochany Hagi Wagi chociaż trochę będzie kochany, tak jak w chapterze pierwszym, bo na razie tutaj w chapterze drugim jest on lekko przerażający, tak więc odpalmy sobie kamerę i zobaczmy, czy on już tutaj na nas czeka. Z tego co widzę, to chyba nie. Powodzenia. Ale czy powodzenia będzie nam życzył Hagi Wagi, który się pojawi tutaj, a może przyjdzie z sufitu? Nie pamiętam, jak to dokładnie. Jest! Przyszedł! Jest tutaj! Ależ mroczny, ależ on jest przerażający. Ta jego kość jest najbardziej przerażająca ze wszystkiego. Czyli nie mamy potwierdzenia, że coś tutaj on upuścił. Coś upuścił, ewidentnie widziałem. Dobra, tak więc Hagi Wagi czeka, a naszym zadaniem jest oczywiście wykonanie tej misji, tak więc spróbujmy tutaj ją przejść. Może nie być łatwo, ponieważ tych Hagi Wagis może być naprawdę tutaj dużo i może to być niebezpieczne, więc lepiej będzie, jeżeli się skupię teraz i spróbuję. Wychodzą, dobra, jest jeden. Prawie udało mi się wykonać tą gierkę, ale z tego co widzę, wychodzi ich tutaj coraz więcej i nie wiem, czy dam sobie radę, ale chyba powinno się udać. Jeszcze jakieś ze 3-4 razy przywalimy im i prawdopodobnie to już będzie to, ale naprawdę ich tutaj wychodzi bardzo dużo i wychodzą ze wszystkich stron, co jest totalnie, uważam, że niebezpieczne, więc lepiej będzie, jeżeli pozbędę się ich czym prędzej. Dobra, udało się, widzowie. Udało nam się wykonać. Czy Hagi Wagi jest zadowolony? Chyba nie jest zadowolony. Tak, jest dumny, na pewno z nas jest dumny. No jestem tego w 100% pewien. Chociaż wierzyć mi się w to nie chce. Dostaniemy kodzik? Chyba dostaniemy. Chyba nawet już dostaliśmy z tego, co się orientuje. I jest, podał nam. Znowu nam podał tą swoją dziwną ręką, a w zasadzie kością, która wybiega gdzieś tutaj. Jest tutaj, patrzcie. Jest jego model odwrócony do góry nogami, tipozujący. Okej, czyli wszystko tutaj jest po staremu. Została nam do wykonania ostatnia gierka przed wielkim pościgiem Hagiego Wagiego, tak więc podejdźmy sobie tutaj i zobaczmy go po raz ostatni. Przy okazji przyjrzyjmy się PJ-owi, który będzie tutaj na nas oczywiście czekał. Tak więc wylećmy z naszego ciała i zobaczmy, czy Hagi Wagi już tutaj czeka cały czas. Patrzy na nas z jakiegoś mrocznego kąta i po prostu czeka, aż zaczniemy tutaj chodzić i po prostu PJ będzie nas ścigał, tak więc mam nadzieję, że Hagi Wagi będzie łaskawy, bo ostateczna walka z nim może być naprawdę przerażająca, tak więc za chwilę do tego przejdziemy. No i oczywiście jest nasz ukochany PJ, proszę bardzo, przyszedł sobie tutaj nasz kochany piesek, wszystko z nim w porządku, uśmiecha się, język wywalony. Natomiast Hagi Wagi, jak sami widzicie, no nie jest zadowolony. Jest teraz jakby czarnym
mrocznym jakimś tutaj bytem, powiedzmy z backroomsów, i przygląda nam się tutaj z góry, więc za chwilę będziemy musieli oczywiście wykonać to zadanie, bo inaczej PJ po prostu będzie chciał nas pożreć. Tak więc Hagiwagi, wykonamy to zadanie i pokonamy cię raz na zawsze. Już tym razem na pewno nie wrócisz. O nie, przyszedł tutaj Hagiwagi, co ci się stało? Jest wkurzony, oj, jest wkurzony. Co? Przepraszam, Hagiwagi. Co tu się dzieje, widzowie? Wow! Aż zmienia kolory. Liczy, dobra, spadamy, widzowie. To już jest ostateczna walka z Hagiwagi. Musimy stąd uciekać, żeby mnie nie dorwał. To jest przerażające. Nie spodziewałem się, że Hagiwagi zamiast Mami Long Legs to będzie coś tak strasznego. Ale za chwilę skończy swój żywot w niszczarce, na co oczywiście wszyscy czekamy. Więc w tym czasie zostawcie łapkę w górę, ponieważ naprawdę już czuję, że jak będą inne postacie tutaj wyglądały, które planuję podmienić, to po prostu będzie przerażające. Te hakowanie już wychodzi jakby poza wszelkie normy. Tak więc uciekajmy. Mam nadzieję, że tu mnie nie dorwał. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak będziemy szli w tych takich tunelach, bo to może być naprawdę, ale to naprawdę złe. Dobra, jesteśmy w tym miejscu. On zaraz zacznie nas tutaj znowu gonić, tak więc to będzie ciekawe, to będzie naprawdę, ale to naprawdę ciekawe. Tak więc spokojnie, przejdźmy sobie tutaj. Chyba tutaj na razie jeszcze nam nic nie grozi, z tego co się orientuję. Pociągnąć za dźwignię, zgadza się. Teraz wejść tutaj. O nie, przypominają się stare dobre czasy. Tak jest, tunele Hagiego Wagiego. Dokładnie, zbierzmy sobie przy okazji tutaj Mami Long Legs, tak na wszelki wypadek. Zeskoczmy tutaj, pociągnijmy za tą dźwignię i chyba musimy tutaj wykonać jakieś zadanie. A mając na myśli zadanie, oczywiście mam na myśli zadanie z prądem, no bo jak żeby inaczej, tutaj zawsze wykonujemy jakieś zadania z prądem, więc musimy wykonać to. Jestem ciekaw, czy pattern jest cały czas taki sam z tymi kolorami, czy on się po prostu zmienia. Pierwszy mamy czerwony, niebieski, następnie zielony. Okej, czyli cały czas jest chyba tak samo. Czerwony, niebieski, pociągnijmy, zielony, no i oczywiście żółty. Tak więc otworzą nam się te drzwi i zaraz tutaj zostaniemy pogonieni przez Hagiego Wagiego. Tak więc uwaga, uwaga, czy on tutaj będzie? On będzie tuż za zakrętem, właśnie w tym miejscu. Jest, przyszedł, ależ to wygląda, co jest grane. Hagiwagi, jesteś przerażający. Ja nie chcę od ciebie jumpscare'a, ale chyba nie mam wyjścia i musimy to... Wow! Podejście drugie do Hagiego Wagiego, mam nadzieję, że tym razem pójdzie nam zdecydowanie lepiej. Jest, przyszedł tutaj, siema słodziaczku. Dobra, spadamy stąd czym prędzej. Mam nadzieję, że będziesz bardzo... Goni, goni, widzowie, Hagiwagi goni. Dobra, szybko tu, na górę. I możemy sobie go teraz poobserwować z góry. Jaka, co to jest za jakaś poczwara tutaj? To jest scary, naprawdę, to jest scary. Jeszcze te dźwięki nawet pasują do niego, tak więc... No, dobra, musimy pójść tędy, nie mamy wyjścia, ponieważ taka jest nasza misja. Ale na szczęście za chwilę Hagiwagi skończy w niszczarce, tak więc zróbmy tutaj ten trybik i za chwilę Hagiego wrzucimy do niszczarki. Ja po prostu się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że ostateczna walka uda mi się ją zrobić jakby za pierwszym razem, bo nie ma co ukrywać, nie jest to łatwe. Tak więc piec sobie już otwórzmy, zróbmy ten trybik. Oczywiście pieca nie trzeba zamykać, żeby zrobić trybik, może być cały czas tutaj otwarty i trybik po prostu nam się tam i tak na koniec pojawi. Chyba nawet już się pojawił z tego co widzę, tak więc nie, teraz jest, dobra, mamy to, możemy odpalić w końcu tą maszynę i za chwilę Hagiwagi nas tak pogoni, że no, powiem wam, że to będzie ciekawe. Tak więc pociągnijmy za tą dźwignię i uwaga, uwaga, jestem ciekaw, czy on już tam się czai, bo z tego co pamiętam, Mami Long Legs już tam czekała na nas, a natomiast Hagiwagi, no zobaczmy, tak więc czy jesteśmy w stanie go tutaj zobaczyć? Jest tutaj, patrzcie, wylatujemy z naszego ciała, widać jego cień, on tutaj po prostu na nas czeka. Tak więc uwaga, wracamy i... Jest Hagiwagi, co się dzieje? Dobra, szybko, jak najszybciej uciekamy, bo ja tutaj chcę przeżyć, tak więc Hagiwagi, zamykamy, zamykamy i chyba przez kraty będziemy mogli popatrzeć, ale nie, otwiera się, nie, 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 hakowanie, hakowanie, on tu idzie, zamykamy, nie! Tym razem nie pozwolę, żeby Hagiwagi nas dorwał. Tak więc Hagiwagi, przykro mi, głuptasie, ale niestety obracamy się i chowamy się w piecu. Ja już tutaj nie robię żadnych głupich rzeczy, tak więc pyk, pyk, zamykamy to i nie ma opcji, żeby Hagiwagi się tu dostał. Oczywiście mogę wylecieć z mojego ciała, żeby zobaczyć, jak on sobie tutaj, jak skrzeczy, co jest. Dobra, poszedł, o, w tę stronę. Dobra, wyjdźmy teraz.
Chwila prawdy, 3, 2, 1, poczekajmy sekundę. Dobra, możemy teraz wyjść na spokojnie i przełączyć wajchy i teraz się naprawdę zacznie jazda, bo nie ma co ukrywać, w chapterze pierwszym on nas gonił troszkę chwilę, ale tutaj w chapterze drugim, no powiem wam, że tu się naprawdę dzieje, tak więc odpalamy i wyszedł! Wow, wow, wow! Tutaj jego ręce, co jest, to jest kolejny Hagi... Co tu się dzieje? Dobra, spadamy stąd. Jest jego łapka, czyli wszystko zostało podmienione. Biegnie tędy! Wow, wow, to jest naprawdę grube. Słuchajcie, widzowie, ja mam totalnie ciarki, jak to widzę. Czy tutaj też? Też wyciąga swoje łapki w tę stronę. Oh my god, dobra, szybko. Mam nadzieję, że uda mi się tą gierkę zrobić za pierwszym razem, bo nie ma co ukrywać. To miejsce jest naprawdę trudne, chyba się udało, chyba się udało. Lecimy na górę, wleciałem, okej, okay, jestem bezpieczny. Przyłóżmy łapkę. Wow, wow, nie, nie, przepaść. Udało mi się przeskoczyć, teraz nie ma szans. Schodzimy sobie tutaj na spokojnie, dźwignia. I to się powinno otworzyć, szybko otwieraj się, ja chcę stąd uciec. Okej, okay, teraz to się zamknie, tak, tak, zamknie się, prawda, to się zamknie. On zaraz tutaj przyjdzie, dlatego przyłóżmy tę łapkę i jak najszybciej spróbujmy, że tak powiem, wykonać tę misję. Ale biegnie, ale on tutaj biegnie, szybciej łapko, szybciej, szybciej, dobra, podnosi się. Hagiwagi jest tuż za rogiem, o nie, dobra, szybko, pyk, pyk, przykładamy i mam cię tutaj, mam cię Hagiwagi, to twój koniec. To twój koniec, przykro mi bardzo. I tu jeszcze mu tą rękę z kości wciąga. Co jest grane. Przerażające. Przerażające i to. Wow, ale go wciąga, nie, nie. Ojojoj. 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 Okej, okay, coś tu poszło nie tak. Coś tu poszło nie tak. I co teraz, zabierze go ta ręka i go rozciągnie jeszcze bardziej? Czy on zniknie tutaj? O nie, patrzcie co się porobiło. Hagiwagi znika tutaj w niekończącej się mrocznej otchłani.